Pierwszy, zupełnie przypadkowy kontakt z kopalnią Makoszowy miałem w październiku 1939 roku, gdy po zakończeniu działań wojennych we wrześniu wracałem z centralnej Polski na Śląsk pociągiem towarowym, który zatrzymał się w Makoszowie. Przechodziłem obok tej kopalni, patrząc na nią i nawet nie pomyślałem, że kiedyś będę jej dyrektorem. Rok 1911 w Cieszynie był rokiem spokoju, dobrobytu i pomyślności. Cieszyn, jak i cały Śląsk Cieszyński, należał już od paruset lat do monarchii austro-węgierskiej, a miłościwie panujący cesarz Franciszek Józef I zapewniał wiernym poddanym ludom właśnie to, o co im chodziło – spokój, pieniądz i pracę. Kiedy przyszedł na świat przy ulicy Lenała 2, syn strażnika miejskiego Alojzego Kasperlika, Wilhelm, był więc rokiem bardzo cichym, bardzo spokojnym. Jego ojciec Alojzy zatrudniony był w ratuszu, gdzie urzędował burmistrz Johann Demel von Elsver. Cieszyn w tym okresie, pod koniec XIX i na początku XX wieku, stał się, można powiedzieć, takim centrum kulturalnym i przemysłowym stolicy Śląska Cieszyńskiego, stolicy Księstwa Cieszyńskiego. Wybudowano wtedy bardzo wiele nowych szkół, powstało wiele nowych instytucji. Mieszczanie zasobni zaczęli budować wielopiętrowe kamienice, wybudowano i nowe hotele. Cieszyn nabierał prawdziwie wiedeńskiego szyku. W takim właśnie mieście urodził się Wilhelm Kasperlik. Po ukończeniu gimnazjum planuje podjęcie studiów na Akademii Górniczej w Krakowie. Jednak jego los potoczył się inaczej. Studia rozpoczyna w 1931 roku w znanej Akademii Górniczej w Leben w Austrii. Otrzymał swoje imię na cześć wuja, księdza kanonika i infuata, także Wilhelma Kasperlika, wielce zasłużonego nie tylko dla kościoła katolickiego na Śląsku Cieszyńskim, ale dla samego miasta. Pomagał różnymi stypendiami, funduszami młodzieży polskiej na Śląsku Cieszyńskim, ale także swojemu wychowankowi, imiennikowi Wilhelmowi, któremu ufundował stypendium na jego studia górnicze w austriackim Leben. Młody Wilhelm w późniejszym okresie całą tą pożyczkę stypendialną musiał wujowi zwrócić. O pracę w górnictwie było w tym czasie bardzo trudno. Wówczas, pod koniec lat 30. była to praca dająca poczucie bezpieczeństwa, przynajmniej finansowego. Uzyskanie stałego zatrudnienia w kopalni było wymarzonym celem wielu ludzi. Było to tak trudne, że wiele osób z dyplomem studiów inżynierskich pracowało na stanowiskach fizycznych. Jeżeli już uzyskało się tę pracę, można było czuć się pewnie. Płace dozoru znacznie przewyższały te uzyskiwane w innych branżach. Pracownicy fizyczni zarabiali sporo więcej, niż miało to miejsce w innych zawodach. Tym, którzy nie znaleźli pracy na kopalni, pozostawała tylko nędzna i niepewna egzystencja w biedaszynach. Wilhelm Kasperlik po półrocznej pracy jako pracownik fizyczny został technikiem strzelniczym na kopalni Lisze, obecnie Wieczorek. Jest rok 1939. Życiowe plany Wilhelma Kasperlika, podobnie jak wielu ludzi z jego pokolenia, pokrzyżowała II wojna światowa. Jako Ślązak zostaje wcielony do armii niemieckiej i zostaje skierowany do kopalni marmurów w Karlarze, następnie w Zagłębiu Donieckim. Tam pracuje aż do końca II wojny światowej. Jako doskonale przygotowanego fachowca namawiano go do pozostania w Doniecku na stałe.
Nie przyjął jednak tej propozycji i wrócił do Polski. Od II wojny światowej do końca lat 70. węgiel kamienny był jedynym, a na pewno najważniejszym polskim pieniądzem. Za węgiel kupowano wszystko, budowano wszystko i odbudowywano kraj. Mało kto pamięta, że 9 maja skończyła się w Europie II wojna światowa, a już 15 czerwca tego samego roku z Gdyni wypływał pierwszy statek z polskim węglem na eksport. I co ciekawe, ten węgiel pochodził z zabrzeńskich kopalń. Zabrze to było najbardziej górnicze miasto na terenie Polski. Kiedyś policzyłem, że 20% wydobycia węgla w Polsce pochodziło właśnie z Zabrze. Po powrocie z Doniecka Kasperlik pracował na kopalniach Rokitnica, Mikulczyce i Pstrowski. W maju 1958 roku rozpoczął pracę na kopalni Makoszów. 3 miesiące później, w sierpniu 1958 roku, miał miejsce tragiczny pożar, w którym zginęło 76 górników. Zaczął trudno, zaczął bardzo ciężko. Już 3 miesiące po przyjściu na kopalnię Makoszowy, a przypomnijmy, że dyrektor Kasperlik był z grona tych Polaków z Zaolzia, którzy przyjechali do Polski. Była to spora grupa ludzi bardzo wykształconych, którzy wnieśli dużą wiedzę do śląskiego przemysłu wydobywczego, zwłaszcza w Zabrzu. 3 miesiące po jego przyjściu do kopalni Makoszowy wybuchł tam wielki pożar. Zginęło ponad 76 osób. Tak się złożyło, że kierownikiem akcji podziemną był mój ojciec. Wówczas szef kopalniany stacji atomicznego Górniczego na kopalni Zabrze. A ja stałem z matką na bramie kopalni Makoszowy i czekaliśmy, czy wyjedzie. Wyjechał. To była wielka tragedia. Ja pamiętam, bo mieszkałem w Zabrzu na ulicy 3 Maja. Widziałem chyba największy w swoim życiu pogrzeb. Kościoła Świętej Anny mszę celebrował wielki ksiądz prałat Franciszek Pieruszka. Wychodził kondukt 56 trumień. Nigdy więcej w życiu nie widziałem takiego wielkiego pogrzebu. Całe Zabrze było na tym pogrzebie. Tak zaczął Kasperlik. Pojawiły się problemy z naborem pracowników. Dołożono wielu starań, aby stworzyć godne warunki płacowe i bezpieczeństwo na stanowiskach pracy. Wiele w tym kierunku pomogła bezpośredniość i otwartość samego dyrektora. Pomagał dosłownie każdemu, kto zgłosił się do niego ze swoimi problemami. Istnieje wiele opowieści ludzi, którzy mieli okazję się z nim zetknąć. Dodać warto, że normalnie w górnictwie panowała hierarchia, która formalnie uniemożliwiała kontakty pracowników niższego szczebla z tymi z najwyższego szczebla hierarchii. Dyrektora Wilhelma Kasperlika i poznałem w 1965 roku, kiedy zacząłem pracę na kopalni Makoszowy. I akurat tak się złożyło, że zacząłem swoją pracę nie w kopalni, a na kopalni w dziale mierniczo-geologicznym, jak określasz. A to były trzecie drzwi bodaj od gabinetu pana dyrektora Kasperlika. Zwykło się mawiać na kopalni, że idzie wiluś, dyrektor. Dyrektor Kasperlik był człowiekiem bardzo postawnym, miał taki troszeczkę amerykański sposób bycia, zawsze jedną rękę w kieszeni, aczkolwiek to wcale nie oznaczało, że z nieszanowania ludzi, wręcz przeciwnie, był bardzo otwartym człowiekiem, szanował każdego pracownika, pracownicy mogli przychodzić do niego bezpośrednio do gabinetu ze swoimi problemami i to nie tylko ci z dozoru, ale wszyscy praktycznie, począwszy od górnika, a skończywszy na dozorze. Kim był ten człowiek? Była to sylwetka osobowa, która potrafiła pokierować w sposób właściwy kadrą dozoru, była zaprzyjaźniona z załogą i godnie reprezentowała kopalnię Makoszowy na zewnątrz. Był wspaniałym negocjatorem,
również z władzami miejskimi, wojewódzkimi, a przede wszystkim z organizacjami związkowymi na zakładzie pracy. Wyszedłem z biura, na schodach stoi pan dyrektor, ja ponieważ był bardzo wysoki, a stał wyżej, to pracownik ów, który stał przed nim, wydawał się jeszcze mniejszy. Okazało się, że no, górnik strzelił bumelkę, nie było go wczoraj w pracy. No oczywiście tą bumelkę musiał usprawiedliwić i musiał mieć podpis pana dyrektora. Więc dyrektor pyta się po śląsku, bo mówił też po śląsku, w wielu przypadkach odzywał się do ludzi po śląsku. Coś to chopie narobił. No dyrektorze, no zdarzyło mi się nie być wczoraj na szychcie. No dobra, ale ja cię się pytam, coś ty narobił? Czemuś ty na tej szychcie nie był? No, no dyrektorze, tak wyszło. No coś zrobił wczoraj. No popiłek. No nareszcie. Obracaj się. Ten się obrócił, na plecach mu podpisał tą bumelkę, kopnął w tyłek kolanem i mówi, żeby mi to było ostatni raz. Kraj potrzebował węgla. Na eksport sprzedawaliśmy 46 milionów ton tego węgla. I ta presja na wielkość wydobycia była przeolbrzymia. Byłem wtedy sztygarem. Potem kierownikiem robót, głównym inżynierem po kolei, aż do dyrektora kopalni. I pamiętam ten czas, kiedy no właściwie, nie chcę powiedzieć, że za wszelką cenę wydobywaliśmy ten węgiel, ale wydobywaliśmy, nie licząc się przede wszystkim z kalendarzem. Pamiętam taki rok, na początku lat 70., zresztą kilka takich lat, kiedy miałem 2 dni wolnego w całym roku. Soboty, niedziele planowe, jak to tam nazwać, tak w każdym razie chodziło o wydobycie. Ta presja na wielkość wydobycia, to ciągłe podnoszenie zadań wydobywczych, bo chodziło o pieniądz dla państwa, dla kraju. Na szczęście nie zbliżyliśmy się do tego poziomu 200 milionów ton. Zabrakło 2 miliony ton rocznego wydobycia, bo ten maksymalny pułap górnictwa polskiego to było 198 milionów ton. Ministerstwo Górnictwa naciskało na dyrektora, ażeby podwoić wydobycie, jeszcze zwiększyć do 20 tysięcy na dobę. Temu dyrektor był strasznie przeciwny. Nie, on się nie zgadzał. I na jednej z narad, już początkiem lat 70., koniecznie 20 tysięcy kopalni Makaszowej musi dać wydobycia. Dyrektor mówi, że tego nie da. Makaszowy 20 ton węgla, tysięcy ton węgla na dobę nie dadzą. Te wszystkie ustalenia ja was cenię bardzo, a ja je mam w dużym. W nosie, nie chcę jej o nich słyszeć. Duże miał poszanowanie i poważanie. Również myślę za to, że chyba coś, co później stało się normą, u dyrektora Kasperlika na zakładzie nie miało praktycznie racji bytu. Jak ktoś używał rubasznego języka, potrafił przywołać do porządku, nie pozwalał przeklinać, wręcz nie pozwalał, a nawet egzystowało takie powiedzenie, no ten Wiluś to jest taki śmieszny dyrektor, on nie możesz powiedzieć brzydkiego słowa, musiałbyś go dać, ty kwiotku, ty goździku, co najwyżej możesz powiedzieć, ty pieronie. To było takie najbardziej no, ważkie przekleństwo, no przekleństwo powiedzmy sobie w cudzysłowie, takie śląskie pieronie jedynie było dopuszczane. Dzięki jego doskonałej współpracy z załogą kopalnia Makoszowy przeżywała najlepszy okres w swojej historii. Były to lata 70. Powstawały obiekty sportowe, klub Walka Makoszowy święcił triumfy, a jego zawodnicy zdobywali liczne trofea w odbywających się wtedy zawodach. To był taki przejaw wyobraźni pana dyrektora Kasperlika. On rozumiał, że jak chłopu wybuduje domek, w ogóle mieszkanie, to ten chłop się będzie miał gdzie wyspać, będzie miał gdzie zjeść. Jak mu wybuduje boisko, to będzie miał gdzie się odprężyć. Jak mu wybuduje miejsce, gdzie będzie miał pójść na występ, to się zrelaksuje. Jak to wszystko będzie miał za sobą, że się wyśpi, zrelaksuje, odpręży, to będzie lepiej pracował. Nie jest to nic nowego, bo to już wymyślili kapitaliści w XVIII wieku, ale to rozumiał pan dyrektor Kasperlik, a my współcześni żeśmy o tym zapomnieli, że to tak jest. To skutkuje i to działa. Jest do dzisiaj wspominany jako człowiek, który pomógł wielu ludziom w ich problemach. Jednocześnie doskonale radził sobie z różnego rodzaju partyjnymi sekretarzami, którzy mieli decydujący głos w wielu sprawach dotyczących załogi. On
dążył do swoich celów dotyczących poprawy warunków socjalnych, kulturalnych i bytowych załogi kopalni węgla kamiennego Makoszowy w sposób elastyczny, ale jednocześnie nieustępliwy osiągał swoje cele. I co miał za zasadę? Czy jak ja mówię, jak ja bym wolał ukarać pracownika karą, to ja ukarzę jego rodzinę. A rodzina to jest podstawa życia. I to właśnie miał jego właśnie tym był tym główną cechą dodatnią. Byłem pracownikiem przez jego cały okres 17-letniej działalności dyrektorskiej. Rzeczywiście był człowiekiem przystępnym, wysłuchał, a przede wszystkim człowiekiem dbającym o załogę. I tu mieszkańcy Zabrza, konkretnie Makoszów, Pawłowa, Kończyc, a szczególnie Janka, osiedle Janek czy osiedle Rymera, to są dowody jego zainteresowania i troski o dobro załogi. Tu powstawały budynki, tu powstawały mieszkania, tu był szacunek dla pracownika kopalni. I to jest jego cechą, którą do dnia dzisiejszego będziemy pamiętali. Wilhelm Kasperlik przeszedł na emeryturę w 1975 roku. Jeszcze przez wiele lat aktywnie działał w PCK. Do końca życia miał kontakt z załogą swojej kopalni, uczestnicząc w wielu imprezach organizowanych przez załogę kopalni węgla kamiennego Makoszowy. Pana dyrektora Kasperlika poznałem w latach 80. Przyjechał do nas swoim samochodem Peugeotem 504 wymienić olej. No, jak on to nazywał tradycyjne, wymiana oliwy ustalał termin. No i przyjeżdżał wymieniać ten olej. Wymieniał go dwa razy do roku. No i pewnego razu przy następnej wymianie mówi, jak będzie już starszy, nie będzie mógł jeździć samochodem, to ten samochód mi odsprzeda. No i tak się stało. Samochód ten kupiłem od niego w miesiącu czerwcu, a zawsze jesienią wymieniał oliwę. I jest miesiąc październik bodajże, telefon do domu wieczorem, dzwoni i mówi, Tomek, wczoraj minął termin wymiany oliwy. Wymieniłeś? Ja mówię, tak jest, panie dyrektorze, wymieniłem. No toś mnie uspokoił. Mimo to, że nie był właścicielem tego samochodu, to jeszcze się interesował nim. Moje spotkania z panem dyrektorem praktycznie rzecz biorąc odbywały się regularnie raz w miesiącu, kiedy przychodził wpłacać czynsz, to zawsze nas odwiedzał, porozmawiał, lubił żarty, pożartował, powspominał stare dzieje. Również jak miał jakąś tam drobną potrzebę remontową, czy była kwestia rozpoczęcia sezonu grzewczego, czy cośkolwiek innego, którego bolało w dzielnicy, w której on zamieszkiwał, no to starał mi się na bieżąco przekazywać. Mam bardzo dobre wspomnienia o panu dyrektorze, jako o człowieku, który był zawsze życzliwy, przyjazny i uważam, że takich ludzi po prostu dzisiaj nam brakuje. W latach było 90., 91, 2 czy tam w którymś roku, nie, on już był po 90, już był, spotkałem go. No i prowadził go, oczywiście o lasce był, prowadził go pracownik, ode mnie tam z GR-u był taki pracownik, nie, i go prowadził. A mówię, dzień dobry panie dyrektorze, poznaje mnie pan, jak to nie poznał, boksy od Pawlika. Rok 1995, pojechałem tam z ówczesnym marszałkiem Senatu Struzikiem na uroczystości barburkowe na kopalni Makoszowy. No i tam na sali przyuważyłem przy którymś tam dalekim stole siwą głowę pana dyrektora Kasperlika. No ponieważ jako minister odpowiedzialny miałem w obowiązku zabrać głos, więc wplotłem w całe swoje wystąpienie laudację dla pana dyrektora Kasperlika. Powiem szczerze, że była to laudacja może przydługa, bo bardzo osobista, ale laudacja, których w życiu wygłosiłem wiele, ale jeszcze nigdy nie wygłosiłem laudacji z takim przekonaniem. Skończyła się ta laudacja tym, że wszyscy wstaliśmy, a było nas tam kilkaset chłopa. Odśpiewaliśmy panu dyrektorowi 100 lat, a on biedny wstał wzruszony, popłakał się, ale przynajmniej tyle mogłem zrobić dla tego wielkiego człowieka, jednego z największych spośród nas, górników. Wilhelm Kasperlik zmarł 10 grudnia 2004 roku w Zabrzu.
i spoczywa w tym mieście na cmentarzu świętej Anny. Pan dyrektor Kasperlik to jest człowiek, który się za życia zapisał do Panteonu Wielkich. I co jest bardzo charakterystyczne, że jego już nie tylko dawno już nie ma na kopalni. Niestety nie ma go już wśród nas żywych, ale ja jeszcze nigdy nie spotkałem człowieka, który by znał nazwisko Kasperlika i powiedział o nim jedno złe słowo. To jest wielki zaszczyt i wielkie szczęście.